O bezpieczeństwo na osiedle, czy czują się panowie bezpieczni? No, zależy gdzie, na przystankach to nie za bardzo. Tutaj w tej chwili jesteśmy bezpieczni. No, tam nieraz się pokazują takie młodzieżowe, którzy nawet tam dwóch takich znałem, co pracują tutaj na Piłkowej, zostali zaatakowani też, bez powodu po prostu, pracownicy. By było bezpieczniej przede wszystkim, a teraz po prostu się spotyka złodziei dużo, jest dużo wandalizmu. Po ostatnich ekscesach to się boję. Ostatnio to były patrole policji nawet chyba tutaj u nas. To więcej tam na końcowym piątki, bo tam taki schód mają, bo tutaj to wszystko jest tak w normie, cichutko, spokój. Tutaj stoją tacy młodzi chłopcy zawsze, jak się wraca wieczorem, to oni stoją, ale ja liczę się z tym, że to są chłopcy z osiedla, więc czasem są, no to ci, co są z psami, to jest w porządku, ale stoją, bo tu wie pani, nieraz rano to widać, są jakieś tam butelki po piwie, jakieś tam inne rzeczy. Kiedyś pisaliśmy w związku z tym przystankiem tutaj na końcowym, żeby monitoring zamontować, to już było pisma i podpisy i coś, prezydent. Najlepiej by było, żeby tu częściej chodziła jakaś straż. Tak w miarę możliwości jest cicho, spokojnie. Straż. A jak sąsiedztwo? Nie, niekoniecznie sąsiedztwo, jest niekoniecznie. Nie te czasy, co kiedyś było. Jak kiedyś opłatki były robione w szkole, to ja tam ciągle, to byliśmy proszeni jako emeryci, mieliśmy kontakt z księżmi, ze wszystkimi. Teraz tak po prostu upada to wszystko, to życie. No i tak nie spotyka się, tak nie ma, żeby tak ktoś do kogoś na kawę poszedł. Już o ta na przykład, to jest tak niezgodna, tak po prostu jest niezgodna, niesamowita. Tylko aby skarży, aby tylko ciągle jakieś skargi, ciągle jakieś tam straż miejska, to tamto. I... Sąsiadów, to tam sąsiadka o tatu jest najgorsza, bo miałem gołębia tu, żeby na dach srali. To widujemy się, ale na spacerach z wnukami. Troszkę to jest też taka dzielnica, że w tych domach to wszyscy siedzą, prawda? Nie ma takiej integracji, że oni są wszyscy tacy zamknięci. Za mało jest inicjatywy ze strony mieszkańców. Nie ma na to czasu, ochoty. Ja na przykład jestem bardzo zdziwiona, jak się wchodzi do sklepu tutaj, to pan dzień dobry mówi ten, bo on mieszka na górze, prawda, czy jego syn, że jak to wie pani nawet stoi, on idzie z psem, to się kłania, to jest wyjątkowo. Mnie się wydaje, że tu ta społeczność jest bardzo zintegrowana, bo to ta dzielnica już jest dosyć starą dzielnicą, ma ponad 30 lat, więc są jakieś grupki przyjaciół, które się świetnie integrują. My jesteśmy tu wspólnotą na przykład na tym bloku, no i pani, ja się troszeczkę nudzę, bo dzisiaj mam wolną sobotę. No to sobie wziąłem sekator i podcinam róże. No nie idę na piwo, nie wygłupiam się, nie szaleję. No i po prostu sobie tu żyję, spokojnie, jak mogę. Kiedyś nie przychodziła obca młodzież do nas. Teraz tutaj wieczorami zasiadają obcy, całkiem obcy, nieznani chłopcy, nieznana młodzież. Dzień Wagarowicza, to tu cała ulica jest już zastawiona. No tam się zejdą takie małolaty, jak to tam jest, sklep się nazywa na winklu, tam se piwka tego. I... Ale jak zaczną tam się siedzieć, to leżą butelki, leżą te papiery, leżą to po tych wszystkich dżipsach, po tych innych, a przecież można wyrzucić. No ale to już jest kwestia wychowania. Jak na każdym osiedlu, ale czy oni przeszkadzają ludziom? No. By były jakieś skargi prawdopodobnie z tego powodu. Uważam, że może ktoś, kto jest tutaj kandydatem do Sejmu, jest jakaś pani, prawda, więc może ona by się tym zainteresowała i ona by tu stworzyła jakiś, prawda, przynajmniej w lecie, no bo w zimie to już mniej tutaj, prawda, stoi. Ale w lecie, no co oni mają robić? Oni siedzą na tych tutaj ławkach i tu się spotykają z dziewczynami. I oni są w porządku, do nich nie można mieć pretensji. Ale może gdyby mieli tu jakąś kawiarenkę, może gdyby tu mieli jakąś, prawda, coś tu, tutaj nic nie ma takiego. To znaczy oprócz szkoły to nic takiego nie ma w szkole. No i tutaj przy kościele jest koło sportowe, młodzież chodzi. Ale były domy kultury. Teraz jest tylko rudududu dyskoteka. Ja uważam, za mało jest właśnie dla młodych jakiejś kultury, jakichś rzeczy, żeby oni się czymś zainteresowali. Ja uważam, że to jest sprawa miasta, że to jest sprawa Wydziału Kultury. Kiedyś był, ja pamiętam, moja wnuczka chodziła, mówiła wiersze, mój wnuczek, moja córka.